11 marca kolejne spotkanie z, w cyklu Etnonurty w spotkach Podlaskiego Instytutu Kultury. Co to za wydarzenie? Ednonurty to cykl, który zapoczątkowaliśmy w 2021 roku, w tym roku go kontynuujemy. Do tej pory to były koncerty i tym razem to będzie troszkę inna propozycja, bo wchodzimy w okres Wielkiego Postu i w związku z tym przygotowaliśmy wydarzenie, właśnie właściwie które odpowiada temu okresowi czasu w kalendarzu. I zapraszamy Adama Struga, który jest znanym muzykiem, kompozytorem, prowadzi audycje radiowe, telewizyjne, ale też jest świetnym śpiewakiem, jeżeli chodzi o muzykę tradycyjną i to muzykę tradycyjną też między innymi tutaj z naszego, można powiedzieć, z naszej okolicy, bo on przez wiele lat w Łomżyńskiem był śpiewakiem pogrzebowym. Po prostu ze starszym takim panem chodził po, po pogrzebach i... Śpiewał te pieśni, także zna ten repertuar, i w związku z tym tutaj on poprowadzi takie spotkanie śpiewacze. Czyli będzie, będziemy wyświetlali teksty dawnych pieśni, on będzie te pieśni śpiewał, i w momencie, kiedy osoby, które przyjdą na to wydarzenie, będą gotowe, to po prostu wchodzą do wspólnego śpiewu. no to nazywa właśnie śpiewem plemiennym, czy, czy no, takim wspólnotowym, tak? Czyli to. To wydarzenie będzie polegało po prostu na wspólnej nauce i śpiewaniu pieśni wielkoposnych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.00. Czy i gdzie można nabyć bilety, jeżeli jest to wydarzenie płatne? Bilety do nabycia są w naszej siedzibie PIK na Świętego Rocha 14, spotki. Bilety w cenie 30 zł. do nabycia, tak jak powiedziałem, u nas w siedzibie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.